Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu. Dzisiaj zajmiemy się odpakowaniem case'u do iPhone'a 5 i 5S. Case został kupiony w iSpocie w Katowicach i kosztował 169 zł. Case występuje w kilku wariantach kolorystycznych. No i ogólnie jest wykonany ze skóry, co jest dużym plusem. No Apple w szczególności przykłada do takich rzeczy wizualnych, żeby to odpowiadało bardzo, bardzo dużo. Tutaj macie ogólnie dokładny opis tego, co tak naprawdę tutaj się znajduje. No i tutaj jest ogólnie sam case bez żadnych ulotek, dlatego zacznijmy już od samego odpakowania case'u. Tak jak mówiłem, 169 zł, czysta skóra. Pomieszana minimalnie ze skórą. Jak widzicie, wszystko jest bardzo prosto wykonane. Case zapakowany właśnie o taki kartonowy. Ogólnie jest bardzo przyjemny w dotyku ten case. To nie ulega żadnej wątpliwości. W środku jest taka mikrofibra. Może nie wiem mikrofibra, ale jest taki dywanik, który na pewno nie będzie brudził telefonu. W środku widzimy też, ja może to przybliżę, napis iPhone. Design by Apple in California. Oczywiście case jest uniwersalny, pasuje zarówno do telefonu iPhone 5, jak i iPhone 5S. No i sobie go od razu zamontujemy. Zobaczymy przede wszystkim, jak on wizualnie będzie wyglądał. I przede wszystkim, no tak to mniej więcej wygląda. Fajnie to wygląda całkiem z tyłu. Jest przede wszystkim, tak jak już mówiłem, bardzo przyjemny w dotyku. Także jest to na pewno duży plus. No co tu jeszcze dużo mogę powiedzieć? No wszystko jest zrobione naprawdę z dużą precyzją. Jak widzicie, wszystko jest odpowiednio powycinane, aby absolutnie wszystko było odpowiednio zetknięte ze sobą. Aparat też nie jest niczym przysłonięty, tak samo lampa błyskowa. Także myślę, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tutaj jeżeli chodzi o przyciski, no to też absolutnie bardzo przyjemnie się to przyciska. Przycisk wyciszania mamy odsłonięty, dzięki czemu bez problemu możemy wyciszyć telefon. No i tak naprawdę to by było na tyle. Tak jak już mówiłem, case dostępny w kilku wariantach kolorystycznych. Ja wybrałem akurat ten, bo jakoś mi do mojego białego iPhone'a najbardziej pasował. Case kosztujący 169 zł można zamówić na internecie. Może gdzieś tam zdarzy się coś taniej, no ale na pewno podliczona będzie za to przesyłka. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się. Do następnego filmiku. Cześć.